fajnie, tylko szkoda, że nie udało się żadnego punktu skrobać. No ale cóż. Te zawody zostawiamy gdzieś daleko z tyłu. We wtorek tutaj mamy kolejne zawody i skupiamy się na tym, żeby zrobić komplet. No najważniejsze, żeby nie patrzeć na te punkciki, tylko jak kto jedzie, no bo było widać, że nasi zawodnicy chcą walczyć, nie unikają tej walki. Jeżeli gdzieś tam nie wyszedł jakiś bieg lub wyszedł niemrawo, to w następnym wyścigu każdy z nich chce dać trochę z siebie. No trzeba tylko pamiętać, że w playoffach trzeba no niestety być gotowym na każdy wyścig i nie może gdzieś tam przed wyścigiem myśleć o niebieskich migdałach. Trzeba być skoncentrowanym i być cały czas w meczu. Na pewno będę się starał, żeby robić to. Teraz zaczynamy od nowo i na pewno będzie niełatwo, będzie ciężko, ale na to i my jesteśmy byki, żeby walczyć do końca i będziemy się starać, żeby wygrać z większym spokojem, żeby nie stresować ni kibiców, ni nasz team cały, także i na siebie presję, żeby nie wybierać. Nie będziemy wybierać się z wizytacją w czasie meczu do naszych rywali. Myślę, że oni też za bardzo będą się tego wystrzegać, bo mogłoby im to tylko zaszkodzić. Głównie mi chodzi tylko o jazdę, o to mi najwięcej chodzi, żeby nabierać to doświadczenie. Na tym najbardziej się skupiam i o tym myślę najwięcej. Do playoffów nikt nie wchodzi za darmo. To są cztery drużyny najlepsze w kraju i regulamin jest znany od jesieni poprzedniego roku, więc no każdy w swoim obozie wie, że liczy się ten, który wygrywa na końcu. Ale mam przygotowanie i będę się starał po prostu, żeby było jeszcze lepiej. Wolałbym, żeby teraz rozstrzygnięcie pomiędzy tymi dwoma klubami już było wiadome i z bonusem, no i na naszą korzyść oczywiście, no ale to jeszcze musimy poczekać i jeszcze popracować.